żono? Były mężu. Już nawet dosyć kulturalnie poszło. Z małymi wyjątkami. Masz jakieś zastrzeżenia? No, a po co? Teraz? No fakt. Nie wiem jak ty, ale ja czuję się lekki jak piórko. Spadło to ze mnie. Ze mnie też. Tak. To dokąd teraz idziesz? No wiesz. A mógłbym cię podwieźć. Nie trzeba. Czeka na ciebie na dole. Coś w tym rodzaju. Nie, to nie. Na ciebie przecież też ktoś czeka. Ale nie na dole, bezpośrednio pod samym sądem. Zniewalająca złośliwość. Zawsze byłem w tym dobry, więc lepiej nie zaczynaj. Daj spokój. Ja sobie zejdę na piechotę. Aha. No to żegnaj. Żegnaj. Ciekawe. Po 15 latach wspólnego życia boisz się zjechać ze mną windą. Boisz się tej jednej minuty. Wcale się nie boję. Wsiadajmy. Parter. Słuchaj, tu nie ma takiego przycisku. Ten. Znasz się na tej windzie. Nie tylko na windzie. No co jest? Zepsuta. Przecież przyjechała. Zatrzaśnij dobrze drzwi. I nic. Czekaj, odsuń się. Odsuń się. Genialna jesteś. Już dobrze. Ładnie pachniesz. Tym co zawsze. Ale to miło z twojej strony. Zaciąłeś się. Aha, a wiem. Krzywe to lustro, czy jak? Ja po prostu przytyłeś. Kurczę. No co jest? Stoimy. Zrób to, co ja przedtem. Zatrzaśnij dobrze drzwi i przyciśnij przycisk. Zero efektu. Widzę, czekaj, może ja. No. A proszę bardzo. Szlak by to trafił. Nie wyszło. Te cholerne stare windy w tych cholernych starych ruderach. No co się tak denerwować, zaczeka. Pewnie, że zaczekam nawet rok. O, to musi kochać. Dobra, trzeba nacisnąć przycisk alarm. No cisza. No bo to nie ma tu być słychać, tylko tam. A niby gdzie? Nie wiem, na portierni. No tak, ale chyba coś byśmy słyszeli. Niekoniecznie. Trzeba długo dzwonić. Dzwonię. To dzwoń. Ja się spóźnię na mecz. Aha, bezpośrednio po rozprawie rozwodowej zaplanowałeś sobie mecz. Nie ja. Międzynarodowa Organizacja Pucharów Europy zaplanowała. Oni nie mieli pojęcia o naszym rozwodzie. Ale zawsze ktoś gdzieś się w Europie rozwodzi. Powinni to wziąć pod uwagę. Naciśnij jeszcze raz. Przecież cały czas naciskam. Już mnie palec boli. To daj mnie. No proszę cię uprzejmie. Stoimy między trzecim a czwartym. Skąd wiesz? No, kiedy mówiłem, że ładnie pachniesz, mijaliśmy czwarte i zaraz potem, kiedy powiedziałaś, że utyłem, miało być trzecie, ale już go nie było. No i stoimy między trzecim a czwartym. Jakie to ma znaczenie? Nie ma żadnego znaczenia. Owszem, świadczy o twojej podzielności uwagi. Nigdy jej nie miałeś, a teraz nagle dostałeś. Ciekawe. Przypadek. No i co robimy, mężczyzno? No i co robimy, kobieto? Czekamy. Nie ma wyjścia. Może ktoś nadejdzie? Może, ale nie prędko. Nasza sprawa była ostatnia, a nawet jeżeli ktoś nadejdzie, to prawdopodobnie nie będzie to ktoś,
kto zna się na windach. Nigdy nie wiadomo, pamiętasz. Pamiętasz, kiedy sprowadziliśmy się do tego nowego mieszkania, nie było prądu w gniazdkach. Pamiętam. Twoja matka powiedziała, żebym dokręcił korki. No tak. A ja zacząłem się z niej nabijać. Ale miała rację. No właśnie, a przecież w ogóle nie znała się na elektryczności. To mi nasuwa pewien pomysł. Boże, tylko nie to. Musimy przyciskać po kolei wszystkie przyciski. Od parteru po szóste piętro. To nie ma żadnego sensu. Kiedy moja mama mówiła ci, żebyś dokręcił korki, wtedy też wydawało ci się, że to nie ma sensu, a jednak miała rację. Dobrze, dobrze. Przyciskaj sobie. Jakby drgnęło. Bo się kręcisz i tyle, nic nie drgnęło. No popatrz. A dlaczego miałoby drgnąć, niby z jakiego powodu? Przecież nie ma sensu. A może trzeba poskakać, co? Opanuj się, chcesz, żeby się urwała? Nie chcę, żeby się urwała. To jest stara winda, ona wisi na takiej starej linie, być może w kilku miejscach poprzecieranej. Zaczniesz skakać, urwie się i polecimy 3 piętra w dół. 4, bo jeszcze piwnicy. No to ty, tym bardziej. Jak chłopcy? W porządku. A coś bliżej? Nie widziałeś ich zaledwie 2 tygodnie. Nic takiego. No wiesz, 2 tygodnie w życiu 10-8-letniego chłopca to bardzo dużo. Marcin ma teraz włosy niebieskie, a Tomek kazał się ogolić na zero. Pozwoliłaś? Trzeba było nie pozwolić. Oni mówią, że to bunt przeciw rzeczywistości i manifestacja własnej oryginalności. Barany. Przez ten indywidualny bunt wszyscy wyglądają tak samo. A ty nigdy nie manifestowałeś własnej niezależności. A już to było inaczej. Myśmy sobie włosy zapuszczali. Na jedno wychodzi. No może, może. We środę wezmę ich na tenis. Proszę bardzo. A w szkole wszystko gra. A no właśnie, miałem zapytać. Wiem. Tylko przyjdź we środę, żeby nie było rozczarowania. No wiesz. Przez ostatnie pół roku byłeś 2 razy i to na krótko, dlatego mówię. 2 razy? 2 razy. No taki pech. I ile razy się z nimi mówię, to mi właśnie coś wypadnie. Albo nie mam forsy. W ogóle teraz krucho u mnie. W jakim sensie? Kryzys w firmie. No ale to przejdzie. Na razie tak jak inni oddaję krew. Ty oddajesz krew? Nie wierzę. No, tak się u nas mówi. Oddać krew dla firmy. Oznacza to chwilową rezygnację z części zarobków. Jak będzie dobrze, to się wszystko wyrówna. Aha, bo ja myślałam, przecież ty się boisz zastrzyków. No, zgadza się. Nawet kiedy miałeś żółtaczkę, odmówiłeś zgody na zastrzyki. No i samo przeszło. Ale 2 miesiące to trwało. Trudno. Może, chyba ktoś idzie. Aha. Halo! Jest tam ktoś? Halo! Halo, prosimy o pomoc! Zatrzasnęliśmy się w windzie! Nie, no nie słyszę. Ciekawe, czy to był on, czy ona. Tak, bardzo ciekawe. No. Jedziemy. I koniec. Ale coś się zaczęło. Usłyszeli nas i reperują. Niekoniecznie mogła ruszyć na skutek tego pukania w drzwi. To akurat. Dlaczego nie patrz? Patrz, widać kawałek 3. piętra. A? Słuchaj, co to może być to przed nosem? A kubeł i szczotka. Ktoś postawił to przy windzie. Sprzątaczka. Bardzo dobrze, zaraz tu przyjdzie i zobaczy nas. Albo tak, albo nie. Więc mówisz, że w tym miesiącu nie zapłacisz? Będę się starał, ale... Wiesz, przykro mi, że o tym mówimy, ale to przez ciebie. Gdybyś regularnie płacił, nawet bym nie wspomniała. Ale my musimy z czegoś żyć. Wiem, no przecież ja się nie wymiguję. A poza tym ty przecież świetnie wiesz, jak to u mnie jest. Marnie i nagle czyste szaleństwo. No. Szczerze? Szczerze. Czystego szaleństwa z tobą nie brałam. Jakoś się widocznie nie złożyło. Zawsze miało być, a nie było. Wiele razy miało być. Ciekawa pretensja, wiesz? Tylko nie do mnie, do parlamentu miej pretensje, że uchwala ustawy, jakby żółw kupę robił. Niby tak wolno? Tak wolno i opieszale. Nogi mnie zaczynają boleć. To siadaj. Na podłodze? No raczej tak.
Chyba, że masz tutaj jakąś wygodną, miękką kanapę, ale coś nie widzę. Przestań. Ja też sobie siądę. Poczekaj, chcesz kawałek gazety? Do czytania? Nie, pod ten. Daj. Masz telefon? Renen. No jasne, mam telefon. To czekaj, mam telefon, tylko zaraz. Zaraz. A wiem, słuchaj, zadzwoń do swojego narzeczonego, że zatrzasnęłaś się ze mną w windzie, niech przyjedzie, no i niech nas z tego wyciągnie. Daj ten telefon. No proszę. Jak to się uruchamia? No, pozwól. Można dzwonić. Przez 22. Ty zadzwoń do swojej narzeczonej. A dlaczego ja? Bo to chłop i zdaje się nawet inżynier. Lekarz. No to jeszcze lepiej, to może pediatra? Nie pediatra. A jaką ma specjalność? Tylko nie powiesz mi chyba na litość kota, że ginekolog. Zgadłeś. Bardzo przepraszam. A poznaliście się, że tak powiem, na fotelu? Nie bądź cham. Daj ten telefon. Jak dalej? Masz sygnał? Mam. No to czekaj. Czekam. Chyba go nie ma w domu. O, dzień dobry, to ja. Przerwało. Pokaż. Na baterie wysiadły i to właśnie teraz coś. Za dużo tutaj przypadków, jakaś piekielna reżyserka. Co, jak gdyby tak wyczołgać się przez ten otwór? No to musielibyśmy najpierw otworzyć tamte drzwi. Albo ktoś musiałby je najpierw otworzyć. Wydaje mi się na oko, że i tak nic z tego. Nie, no ani ja. No ty na pewno nie. Ani nawet ty. Ty jest z nerwów. Akurat. Kiedy się denerwuję, jestem głodny. Ale przecież spalasz. No to widocznie nie do końca. I piwo pijesz hektolitrami. Czy ty w ogóle wiesz, co to jest hektolitr? Hektolitry łez. Co? Nic. Przecież coś powiedziałaś. Nieważne. To po co w ogóle mówisz? Powiedziałam hektolitry łez. A już wiem. Aż wiem, hektolitry łez. Wylał pan generał, nim wprowadził nam wyjątkowy stan. Widzisz? Pamiętasz. No to był całkiem niezły kabaret. Ale przez to oblałeś rok i cię wyprzedziłam. A kiedy ty się uczyłaś? Kiedy ty spałeś. A to jest bodaj jedyne wytłumaczenie. A taki ginekolog to chyba nieźle zarabia, co? Baby na okrągło mają problemy. A może to ten sam? Nie ten sam. Przestań już. Masz papierosa? Przecież rzuciłem. Na pewno masz. No mam. Proszę. Wiesz, ja też zapalę w tej sytuacji. Słuchaj, a jak nam tu zabraknie powietrza, co? Nie zabraknie. Same szpary naokoło. Kiedy zabraknie, to najdziesz parami. Uspokoiłaś mnie. Zawsze cię uspokajałam. To zawsze było moje naczelne zadanie. Podstawowa działalność. Najpierw koleżanki, potem kochanki i wreszcie żony. I matki. Amen. I matki. Tomek ma twoje oczy. Ale chyba nie widzisz w tym nic złego. Duże, piwne. Jak dziewczyna. Śliczny jest. Nadymiliśmy, cholera. Ciekawe, czy tu jest czujnik dymu. Bo jeśli jest, to nawet dobrze. Może przyjedzie straż pożarna i po sprawie. Kto położył kwiaty u matki? A jak myślisz? Patrz. I nie spotkaliśmy się. W taki los. Powiedziałeś tam na górze... Wygłosiłeś nawet całe przemówienie. Powiedziałeś, że twoim zdaniem kryzys naszego małżeństwa rozpoczął się w dniu ślubu. Tak uważam. Akt ślubu to jest jakiś kosmiczny papier sporządzony przez diabła, żeby wykończyć miłość. Ale coś w tym jest, ale nie do końca się zgadzam. Nawet we wspomnieniach dzieli się czas na przed i po. Nie ma ciągłości, coś się zmienia. No serio, tak myślę. Nie. Przecież to wcale nie jest sprawa papieru. Nie, no pewnie, że nie. Papier jest tylko skutkiem pewnego aktu. Ale mi nie o to chodzi. A o co? Dobrze wiesz. Wiesz? No, chyba się domyślam. Powiedziałem tam i mogę to teraz powiedzieć tu. No? Kocham cię.
ale chcę się z tobą rozwieść. Myślę, że potem znowu możemy być razem. Nie powiedziałbyś to chłopcom? No jasne, co ich to obchodzi? To nie ich sprawa, tylko nasza. Ale ja się z tobą nie zgadzam. Ja już nie chcę z tobą być. A to inna sprawa, bo powiedziałem to czysto teoretycznie. Aha. Żeby wysoki sąd, który zresztą był akurat wyjątkowo niski, zrozumiał, w czym rzecz. Obawiam się, że tego nie zrozumiał. No i fajnie. Najważniejsze, że orzekli rozwód. Tak, tak. To najważniejsze. Czyli masz oczko w pończosze. Są rajstopy. Zawsze miałaś śliczne nogi. Miałaś. No, masz najpiękniejsze nogi na uniwerku. No przesada. Nie przesada. No i dobrze. Wielka mi rzecz. Nogi. Każdy może mieć. Jak się tak dobrze zastanowić i powiedzieć sobie szczerze do końca, to ja głównie poleciałem na twoją urodę. Śmiać się czy płakać? I to, i to. No wierz mi, żeby nie wiem co gadać, większość małżeństw to przede wszystkim sprawy seksu. I ty to mówisz. No tak. O! Jedziemy, nareszcie. Koniec. Parter. Wysiadamy. Mhm. No co jest? Jedziemy do góry. No bo ją zaprogramowałaś, teraz będzie jeździć pod wszystkich tych naciśniętych przez ciebie guzikach. Ale jak... w końcu przestanie, nie histeryzuj. Siedzieliśmy już i tak kawał życia w tej zasmarkanej dziupli. Pojeździ i stanie i koniec. No widzisz? Wcale nie. Znowu między trzecim a czwartym. Teraz to i ty liczyłaś. Tak się do niego śpieszysz? No nie udawaj zazdrosnego. Nie, no, ona się tutaj zacina, nigdy stąd nie wyjdziemy. Ale ktoś ją przed chwilą uruchomił. Duchy. Może duchy. Nie masz czegoś do zjedzenia? Mam przypadkiem. Kanapka. Kto ci zrobił? Sam zrobiłem. Akurat. To myślisz, że nie umiem? Aha. Wziąłeś ze sobą kanapkę, idąc do sądu na sprawę rozwodową. A co w tym takiego dziwnego? Wszystko. Nie powiesz mi, że większość mężczyzn bierze za sobą kanapki, udając się na rozprawę. To widocznie jestem wyjątkowy. A wyjaśnienie jest banalne. Przedtem byłem w pracy i zapomniałem widocznie zjeść. No, cała tajemnica. To znaczy, że się nie denerwowałeś. Dlaczego? No bo... Albo gdybyś się denerwował, to byś zjadł. Miałam szczęście. Była pyszna. Była. A drugiej nie mam. Wcale się nie spodziewałam. Jak w pociągu. Nocnym, bo nie ma okien. Denerwuje mnie to lustro. No lustro, jak lustro. Odbija. Robi ci kanapki. Przyznaj się. No dobra, robi. Powiesz jej, że ja zjadłam? Powiedzieć? Jak chcesz. Jeżeli kobieta robi swojemu mężczyźnie taką wypracowaną, bo była wypracowana, kanapkę, to znaczy, że musi jej na nim zależeć. Czy widocznie jej zależy. Co w tym takiego dziwnego? Nic dziwnego, tylko mówię. Że to nie polega na kanapkach. Jasne, że nie. Wcale nie mówię, że tak. A może... A pilibyśmy się czegoś? Żartujesz. No nie, patrz. Koniak. No koniak. Kiedy spada ciśnienie, zawsze go mam przy sobie. To chyba ostatnio. Ostatnio. Lekarz mi zalecił. Nawet dobry koniak. No, bardzo dobry. Proszę. Jak? Bardzo dobrze. No to dobrze. W windzie. Z butelki. Z byłym mężem. Aha. Super. Zaszumiało mi w głowie. Po to to było. Co ja mu powiem? Przecież poczuję. No wiesz.
Powiedz, że sąd dawał na zgodę. Taki polski zwyczaj. Nowy zwyczaj w III Rzeczypospolitej. Sejm uchwalił, prezydent nie wetował. Dobrze ci mówić. Nie ty będziesz kuchał. To nie musisz się od razu całować. Przyjdziesz do domu, coś zjesz, a potem się będziesz całowała. Ty mi życia nie reżyseruj. Koniec z tym i kropka. Żebyś tylko nie przy dzieciach. Głupi jesteś. To widocznie przy tobie. Jakbyś był przedtem mądry, to i potem też. Nie patrz tak. Dlaczego? Wiem, co myślisz. No, co? Przecież widzę. Daj spokój. Nie. Daj spokój. Pustka. Hanna, mogę. Co myśmy zrobili? Pocałowaliśmy się. Tu jest jakaś speluna, nie winda, alkohol, papierosy, seks. Tak? Seks? Nie, w każdym razie nie stój. Dlaczego nie? A jak ruszy? Uchylę drzwi, nie ruszy nigdy. Dobrze, uchylę. No. Walą w drzwi. Nakryli nas. Halo! To o nas. Mam to gdzieś. I ja. Zamknął się drzwi. Inaczej nie ruszę. Czekaj. Poprawię się. Mamo, jak ja wyglądam. Słuchaj, pożyczysz grzebienia? Ale grzebienia się nie pożycza, masz. No. Ratunku! Pomocy! Pomocy! Ratunku! Ratunku! Pomocy!